wam.
Boga Rodzico, Dziewico, Jasnogórska Matko Kościoła. Stajemy przed Tobą w godzinie apelu, aby powtórzyć słowa „Jestem, pamiętam, czuwam”. One wyznaczają drogę chrześcijańskiego życia, ucząc nas pełnego zawierzenia Twojej macierzyńskiej opiece. Dziś w uroczystość świętego Józefa, Twojego oblubieńca, wpatrujemy się w Tego, który jak Abraham uwierzył wbrew nadziei, by Jego sprawiedliwość osiągnęła pełnię przez czystą i bezinteresowną miłość. On, tak jak Ty, Maryjo, uwierzył do końca Bogu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. Tego wieczoru staje również z nami do apelu ten, którego życie ziemskie zakończyło się równo 350 lat temu. To bohaterski ojciec Augustyn Kordecki, defensor Marii, który po zwycięskiej obronie jasnogórskiej fortecy zapisał w pamiętniku następujące słowa: „Cała siła ocalenia z Jasnej Góry pochodzić musi, ta bowiem sama, choć tyle już z ciała ojczyzny uległo wrogowi, została dotąd nietknięta. Tu najdostojniejsza Pani Nieba, poczytując sobie za rzecz miłą i przystojną nazywać się Królową Polski, zasiąść niegdyś raczyła i uczyniła Jasną Górę stolicą swego królestwa. Ta najchwalebniejsza Pani poda znowu swoją rękę obronną nieszczęsnej ojczyźnie i podźwignie ją z upadku, abyśmy poznali, że Królestwo Polskie łaskawością jedynie i opieką swojej królowej do dawnej świetności przywrócone być może. Przecież Maryja, przekonywał, od burzących kolubryn jest mocniejsza”. Kardynał Karol Wojtyła: „Dziś święty Jan Paweł II bohaterską i heroiczną decyzję ojca Augustyna o obronie Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego nazwał nowym duchem polskim, który pomagał rodakom przetrwać czas rozbiorów. Przyszły słowiański papież podkreślał: „Ten pokorny sługa Boży pokazał swoim potomnym, że trzeba mieć niepodległego ducha, nawet jeżeli ojczyzna jest w niewoli. Polska wszystkich stuleci”, mówił dalej, „Polska naszych czasów musi patrzeć w stronę ojca Kordeckiego, bo w nim się wyraziły, skupiły jak gdyby w soczewce najgłębsze prawdy o bycie, o duchu naszego narodu”. Dziś, kiedy z taką łatwością pozbywamy się największych autorytetów, dzięki którym możemy żyć w wolnej i suwerennej ojczyźnie, warto te słowa przypominać, bo naród, który zapomina o swojej historii i nie czci własnych bohaterów, skazany jest na kolejną niewolę. Staje się podobny, o czym przypomina psalmista, plewom, które wiatr rozmiata. Taki nie ostoi się w czas sądu, a jego droga zaginie. Dobrze to rozumiał błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, świadomy moralnego zniszczenia, jakie przyniosły Polakom skutki II wojny światowej i rozpoczęta wraz z jej końcem kolejna czerwona niewola. Dlatego mówił, że potrzebna jest nowa obrona Jasnej Góry, obrona duszy chrześcijańskiego narodu. To stokroć donośniejszy cud, który wymaga większego jeszcze bohaterstwa do walki z wrogiem, który jest w nas. Jak łatwo jest godzić we wroga zewnętrznego, mówił prymas tysiąclecia. Jak trudno ugodzić w samego siebie. Tym większej potrzeba pomocy Matki Zwycięskiej. Dziś obrona Jasnej Góry to zwycięstwo nad sobą, nad tym wrogiem, którym sam jestem. Jasnogórska Matko Kościoła, prosimy Cię, prowadź nas do takiego zwycięstwa. Niech ono stanie się najpierw udziałem tych, którzy zawierzają Tobie całe swoje życie, a potem
Przez świadectwo chrześcijańskiej miłości, która swoje źródło ma w krzyżu Chrystusa, niech stanie się udziałem wszystkich Twoich dzieci. Maryjo, polecamy Tobie Kościół Święty papieża Franciszka, episkopat Polski na czele z jego przewodniczącym, arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, księdzem prymasem, księdzem arcybiskupem Wacławem. Modlimy się za nasz zakon z ojcem generałem, za wszystkie nasze placówki, prosimy o powołania do naszej wspólnoty. Polecamy jasnogórską wspólnotę ojców i braci. W sposób szczególny polecamy Twojej macierzyńskiej opiece włączonych dzisiaj do konfraterni nowych członków, profesora Andrzeja Kaszubę i doktora Ryszarda Marandę oraz ich rodziny. Polecamy dobrodziejów Jasnej Góry, wszystkich dzisiejszych pielgrzymów, prosimy o pokój dla świata i Ukrainy. Prosimy o pomyślny przebieg leczenia dla Piotra Daraża, o powrót do zdrowia dla Marty Kubackiej. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Rozważamy tajemnicę radosną Różańca Świętego, zwiastowanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dobra Matko, prosimy Ciebie o potrzebne łaski i zdrowie dla księdza arcybiskupa Henryka Muszyńskiego w 90. rocznicę urodzin. Powierzamy raz jeszcze Tobie wszystkie sprawy, z którymi dzisiaj przed Tobą stajemy, wołając: pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławna, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o Boże błogosławieństwo. Po obchodzoną dzisiaj uroczystość świętego Józefa warto przypomnieć, że Karol Wojtyła na chrzcie świętym w dniu 20 czerwca 1920 roku otrzymał drugie imię Józef, a później w czasie swojej papieskiej już pielgrzymki ofiarował swój pierścień dla świętego Józefa w jego wizerunku na górce w Wadowicach u ojców karmelitów. A kończąc adhortację apostolską o świętym Józefie jako opiekunie Zbawiciela, polecił nam na nowo odkrycie modlitwy Leona XIII z 1889 roku. A tam prosi: opatrznościowy stróżu Najświętszej Rodziny, oddal od nas wszelką zarazę błędów i zepsucia. Przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A tak jak niegdyś uratowałeś dzieciem Jezus z grożącego mu niebezpieczeństwa, tak dziś broń Kościoła Świętego od wszelkich ciemności. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna. Niech daj się niczego nie boi, bo święty Józef przy nim stoi. Jest Wszystko słodszego, Józefa,
śmiechu.